Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne takie jak PCOS, insulinooporność czy np. choroby tarczycy. Pragnę nauczyć Cię współpracować ze swoim ciałem zamiast walczyć i zrozumieć, co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Tobą serdecznie. Zapraszam Cię za chwilę do rozmowy, którą nagrałam razem z Kasią Bednarską, która jest dietetyczką kliniczną, która. Pracuję z kobietami z zaburzeniami hormonalnymi, z kobietami z PCOS i dzieliłyśmy się w tym odcinku z Kasią naszymi historiami, naszymi drogami do remisji w PCOS, bo obie mamy PCOS i też właśnie działamy z kobietami z PCOS-em. Jest to taki nietypowy odcinek, bo podcast będzie wypuszczony zarówno u mnie, jak i u Kasi, więc nie ma takiego hosta, osoby prowadzącej, ale raczej jest to przyjacielska rozmowa na luzie bez też tabu i bez lukru. Mówimy, Szczerze o tym, jak to u nas wyglądało, jak nasze PCOS przez lata tak naprawdę wyglądało, jak wyglądała to nasza diagnostyka, droga, błędy, porażki i różne rzeczy, które może nie do końca super nam wyszły. Mówimy też o tym, jak to obecnie wygląda z naszym PCOS-em. Także mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was źródłem inspiracji i mam nadzieję, że ta rozmowa też da Wam taką nadzieję, po prostu, że z PCOS-em da się żyć. Że z PCOS-em da się też wygrać, że to nie musi być wcale walka, i że można naprawdę to fajnie sobie poukładać. Taki był nasz cel w tej rozmowie. Za chwilkę wpuszczę Cię już do tego nagrania, które z Kasią przygotowałyśmy, ale zanim jeszcze, to chciałabym parę słów o samej Kasi powiedzieć, znajdziesz ją na Instagramie jako Kasia Bednarska Dietetyk. Kasia też ma swój podcast, także serdecznie Cię zapraszam, żebyś tam zajrzała, bo u Kasi jest cała masa fajnych. Informacji na temat zaburzeń hormonalnych, też na temat PCOS, więc jeśli się nie znacie, to musisz, musisz koniecznie nadrobić. No i co? No i życzę Ci miłego słuchania. Mam nadzieję, że ta rozmowa Ci się spodoba. Nie zapomnij zaobserwować podcastu, nie zapomnij zostawić łapki w górę na Instagramie, oceny tego podcastu na Spotify czy na YouTubie. Możesz też napisać komentarz na każdej platformie, praktycznie, w której go słuchasz. Także będzie nam bardzo miło, jeśli podzielisz się taką reakcją. Na Instagramie jest też osobny post poświęcony temu odcinkowi, więc możesz tam zostawić parę słów o tym, jak Ci się słuchało i jak Ci się podobał ten odcinek. Zapraszam Cię do rozmowy z Kasią. Cześć, Kasia. No cześć, Agata. Czekamy się dzisiaj w takim nietypowym odcinku podcastu, w którym porozmawiamy sobie o naszych historiach PCOS i będziemy tak szczerze wam mówić o wszystkim, co się działo w sumie w naszej historii, a myślę, że miałyśmy obie dość interesujące i bogate historie. Tak, zdecydowanie. Nie znamy się za dobrze, więc pewnie też nie wiemy jeszcze wszystkiego o sobie, ale to będzie taka luźna rozmowa, w której też wpuścimy was trochę w nasz świat PCOS i w to, jak to wyglądało w naszych przypadkach, żeby też pokazać wam jak droga może wyglądać, pewnie też u każdego to jest inaczej, ale żeby też pokazać wam może czego się można spodziewać w różnych etapach życia, w różnych etapach też PCOS, czy też może na jakie efekty można liczyć, bo wiem, że tutaj raczej jest happy end w obu przypadkach, także tak, dokładnie. nam z tego wyjdzie. Myślę, że też będzie taki ten odcinek dawał nadzieję, bo wiesz, wiele dziewczyn jest takich trochę osamotnionych w tym PCOS-ie i jak słyszą diagnozę PCOS, no to wiesz, są no załamane i szczerze ci powiem, właśnie może zaczniemy od tego, że ja też byłam załamana, mimo tego, że się tego spodziewałam i wiedziałam przecież, że no mam to PCOS i tylko po prostu już takie usłyszenie tej diagnozy jest takim trochę... Wiesz, takim pacnięciem, takim już konkretnym czymś, co się gdzieś tam, no, z czym się już wiąże, z jakimiś konsekwencjami, z jakimiś, no nie wiem, takim, no, że trzeba działać. W sensie nie trzeba, ale ja chciałam działać. Ja bardzo chciałam w końcu mieć regularne miesiączki, których nigdy nie miałam tak naprawdę w swoim życiu. Więc myślę, że ten odcinek też będzie taki ciekawy, praktyczny i dodający nadziei. Super. Też mam taki zamysł właśnie, żeby dać wam nadzieję, żeby dać wam trochę otuchy, żeby podzielić się tym, jak to może wyglądać i żebyście miały też taką inspirację może. Mhm. Mam nadzieję, że to, co powiemy, będzie dla was inspirujące. Tak, tak. Myślę, że tutaj kilka fajnych takich kruczków, takich smaczków. O, smaczków właściwie będzie w tym odcinku, bo ja nie zamierzam się hamować. Ja też nie. No. No dobra, to co? Może zaczynam od początku. Jak to właśnie się u ciebie, Agata, zaczęło, ten PCOS? Jak to tam było? No, tak naprawdę moja historia jest dość burzliwa, myślę, bo zaczęła się jakieś, no, podejrzewam, jak miałam gdzieś 12-13 lat, albo nawet i wcześniej, ale u mnie wszystko zaczęło się od bardzo, bardzo dużego trądziku, który był po prostu nie do okiełznania i który no, sponiewierał mnie gruntownie pod każdym możliwym względem i fizycznie, i psychicznie. No i wiadomo, były tam różne jakieś kuracje dermatologiczne i inne tego typu rzeczy grane, ale to nie przynosiło jakichś efektów za bardzo, w którymś tam. Ja izotek, ale to później, tak, tak, izotek też przerabiałam, ale to w sumie na końcu, bo akurat trafiłam na taką e, lekarkę dermatolog, która jakby uważała ten izotek za takie już ostateczne, osta, ostateczną o, ostateczność, na szczęście w sumie. E, no, z jednej strony na szczęście, z drugiej i tak się na tym skończyło, jak już wszystko przetestowała na mnie i w sumie nie było efektów, to sko skończyłyśmy na tym izoteku nawet, ale no było przerabiane wszystko. Nie? Jakieś tam lasery, różne terapie, wiadomo, doustne, maści, nie maści, kwas. Inne zabiegi jakieś, ale w sumie efekty były marne, nie? albo mm -hmm. na chwilę. Także gdzieś tam w którymś momencie trafiłam też rzeczywiście do ginekologa, jak miałam, nie wiem, chyba 14-15 lat, ale no, to było jeszcze za wcześnie i też ta lekarka wtedy nawet nie chciała mnie za bardzo zbadać i powiedziała, że mam wrócić za kilka lat, jak nie przejdzie. Nie? Te okay. miesiączki, właśnie, też były już takie nieregularne, bardzo, ale to cały czas jeszcze było takie zrzucane na to, że a, okres dojrzewania to się unormuje, to mi przejdzie z wiekiem, to minie. No, więc tak to gdzieś wyglądało na samym początku. Te objawy, właśnie u mnie, to był głównie trądzik. Głównie, właśnie później, jak zaczęłam miesiączkować, to nieregularne cykle, bolesne miesiączki, obfite dość. No, myślę, że nie zdawałam sobie nawet z tego sprawy aż tak bardzo, z tego, jak to wyglądało, dopiero teraz sobie zdaję. Tak naprawdę, jak już wiem, jak to powinno wyglądać. Myślę, Jasne. że też tej edukacji gdzieś tam brakowało w tych wczesnych latach w ogóle. Ale tak, ten trądzik był takim dominującym u mnie objawem. Nie? No mhm. i też takie kwestie psychiczne u mnie dość mocno dominowały w późniejszych latach. Jakaś depresja, stany lękowe, tego typu rzeczy, o czym się mało mówi. To jest bardzo mocno powiązane w, w, też z PCOS-em, moim zdaniem przynajmniej w moim podejściu, więc, mhm. więc tak w wielkim skrócie będziemy jeszcze drążyć pewnie dookoła tych różnych ja. niuansów. Ja, A jak u ciebie, Kasia, się zaczęło? To u mnie, tak naprawdę powiem Ci szczerze, że mnie zaczęły gdzieś tam niepokoić takie plamienia, które miałam, a nie miałam okresu i miałam, w sensie miałam bardzo też nieregularne miesiączki i ja w ogóle gdzieś tam zaczęłam chodzić właśnie po ginekologach, jak miałam jakieś 15 czy 16 lat, więc też oczywiście słyszałam, że tak mam, że to się unormuje, że coś tam, że będzie dobrze i tak dalej, i tak dalej, no i oczywiście nigdy się to nie, nie unormowało samo, no bo w sumie czemu miałoby się tam unormować i jakby z takich innych objawów, nie miałam żadnych takich trądzikowych rzeczy, nie miałam wypadających włosów, nie, no miałam trochę słabe paznokcie, ale teraz mi się wydaje, że to po prostu wynikało z niskiej ferytyny, którą też miałam przez pół życia, więc, więc myślę, no chociaż no wiadomo, gdzieś tam te androgeny też mogą się w to mieszać, ale w każdym razie nic się takiego innego nie działo oprócz tych miesiączek, które jednak były dla mnie... Jakimś takim, powiedzmy, problemem, więc u mnie to tak troszkę chyba, no nie wiem, nie wiem czy lajtowo, w każdym razie, no gdzieś tam ten trądzik się u mnie nie pojawiał i w sumie to bardzo się z tego powodu też cieszę. Ale jeżeli chodzi o samą diagnozę, nie wiem, jak to u Ciebie wyglądało, bo u mnie to pamiętam, że była jakaś masakra, w ogóle praktycznie zero diagnozy i tak jak mówię, jak zaczęłam chodzić po lekarzach, tam właśnie jak miałam 15-16 lat, to jeszcze, no nikt tam za bardzo mnie też nie diagnozował, tylko to była właśnie kwestia tego, że. Po, poczekajmy, popatrzmy, wszystko jest dobrze na USG i jakby wszystko jest dobrze. No, miałam te polityczne jajniki już wtedy, ale właśnie, że jestem młoda, że to się tam naprawi i tak dalej. Ale już jak miałam 19 lat, to właśnie był ten pierwszy moment, kiedy zaczęło się i robię tutaj cudzysłów, leczenie PCOS, bo wtedy zaczął lekarz już mi chciał zaproponować właśnie tabletki antykoncepcyjne. I wiesz, to jest takie śmieszne, bo nawet miałam zrobione badania hormonalne przed rozpoczęciem tabletek antykoncepcyjnych, ale w ogóle. Test miałam polecone w ogóle do badania progesteron, tylko. <gry> Który oczywiście wyszedł praktycznie zerowy, no bo hello, no nie miałam ovulacji, jakby on był zbadany tak totalnie z dupy, więc no, no wiesz, i na tej podstawie lekarz powiedział, pamiętam to, no, no nie, no to tutaj musimy w takim razie włączyć tabletki, no bo nie ma progesteronu. O matka. <gry> no. Także pamię pamiętam to, jak dziś, jakby tabletki w ogóle miały tutaj, no coś, coś zrobić z tym z progesteronem, bo przypominam, że tabletki mają progestageny, a nie progesteron. No, w każdym razie u mnie to wyglądało w ten sposób i wiesz, ja tak na początku, wiadomo, no miałam kurde 19 lat, więc umówmy się, to nie jest ta sama świadomość, co mam teraz i yy, gdzieś tam zaufałam, wiadomo, temu lekarzowi i on powiedział, że na początku włączymy antykoncepcję na 3 miesiące, żeby wiesz, żeby tak Zobaczyć, co się stanie. No, i ja włączałam tą antykoncepcję na trzy miesiące, odstawiałam na trzy miesiące, brałam trzy miesiące, odstawiałam na trzy miesiące. No i wiesz, jak odstawiałam, no to oczywiście nic się nie zmieniało, no bo co się tam miało zmieniać. No i jakby żadnej innej pomocy w tym aspekcie nie otrzymywałam, tak? Co, co dalej, tak? No i w każdym razie decyzja była taka, że nie, no jak tej miesiączki nie ma bez antykoncepcji, no to trzeba być na tej antykoncepcji cały czas. No i tak sobie brałam antykoncepcję przez 9 lat. Także. Tak to wygląda, i po prostu aż mam ciarki, jak sobie to przypominam. I wiesz, no przykre jest to, że, kurde, przecież to są historie, które dzieją się cały czas teraz też. Dokładnie, no dokładnie. I czyli już brać, tak potem ciągiem tą antykoncepcję już tak. bez tych przerw. Okay. Dokładnie, dokładnie. No to u, to u mnie to wyglądało w sumie no, podobnie, poniekąd. U mnie ta diagnoza w sumie była takim typową, w ogóle śmieję zawsze, PCOS-USG, że to jest taka diagnoza, nie? <laughs> okay, Która w sumie. No, znamy, nie, to o niczym nie świadczy. I u mnie tak było. Rzeczywiście, jak już później trafiłam do ginekologa kolejnego, jak nie przeszło mi po tych kilku latach, nie? z tymi miesiączkami i się nic nie uregulowało, i jak miałam 17 lat, mniej więcej rzeczywiście wtedy znalazły się te pęcherzyki na jajnikach, no i wtedy już usłyszałam, że to jest PCOS. Nie miałam żadnych badań hormonalnych zrobionych. Ale te miesiączki u mnie były bardzo nieregularne, te cykle były po prostu bardzo długie i to też mnie niepokoiło. No i usłyszałam, że tak, że po pierwsze nie zajdę w ciążę, no. po drugie, że przy takich długich cyklach mogę się dorobić raka i że wiesz, 17-letnia dziewczyna w gabinecie nie sama, nice. i że ogólnie, no. Chyba umrę, nie? jak nie będę stosować jakiegoś leczenia na to. Nie? To było tak przedstawione mi, że to nie jest tylko jakiś taki aspekt kosmetyczny dla mnie na mój trądzik, który mi pomoże, ale że to też jest po prostu bardzo niebezpieczne, jeśli nie będę tego leczyć. No i że leczeniem są właśnie hormony, które będę przyjmować. Nie było żadnej informacji o tym, co się z nimi wiąże, co już dzisiaj gdzieś tam wiem trochę lepiej, no ale było to tak przedstawione, że będę dostawać leki i będę mm. to leczyć. Więc stwierdziłam, no dobra, no jeśli można to leczyć i jeśli mogę mieć regularne cykle dzięki temu leczeniu, to ja to wezmę, nie? No i zaczęłam brać te tabletki i trądzik znikał. Uh -huh. Cykle rzeczywiście były regularne. Nikt mi nie powiedział, że to nie jest miesiączka nie? w ogóle no, i że to nie jest mój cykl i moje hormony ale brałam te tabletki. No i niestety ja byłam trochę mniej, ja byłam może trochę bardziej buntownicza niż ty byłaś, bo ja odstawiałam te tabletki później sama wiele razy. I tak naprawdę odstawiałam je chyba łącznie za cztery razy. Mhm, um, no. Co kilka lat tak naprawdę w takich odstępach. No i u mnie się to kończyło tym, że w ogóle nie miałam miesiączki już po odstawieniu całkowicie, więc trzeba było ją wywoływać. Czasem w ogóle mój organizm nie reagował, nie reagował na to wywoływanie. Okay. No i przy którymś tam razie też zrobiono mi wreszcie badania hormonalne. Uf. No i te badania w sumie. Tak, uf, ale te badania nic nie wykazały. Wszystko miałam w normie. Dzisiaj już wiem, że to nie była norma, nie? i to jest też smutne, jakby poniekąd w tej historii, że. Wiadomo, nie miałam tej wiedzy nie, wtedy i też byłam tylko pacjentką w tym gabinecie, która słucha tego lekarza, ufa mu i, i robi to, co jej każą. Więc jednym co mi kazali było wracanie do tabletek no w tym, e, jakby wszystkim, nie? więc też znana historia, myślę, wielu wielu z Was. E, I tak, no i odstawiałam te tabletki i wracałam do nich, bo był trądzik, bo nie było miesiączki, było wywoływanie. no i... To samo się działo, nie? Więc, więc tak. No i później, w sumie, gdzieś tam postanowiłam je już jakoś odstawić po przygotowaniu, wreszcie i się udało, nie? ale mhm. była to długa droga Jasne. w tym przypadku. No, myślę, że chyba każdej dziewczyny, jak ktoś próbuje robić to sam, tak mi się wydaje, i to jeszcze tak troszkę. No, to, to, to chyba jest jednak długa droga. W sensie, bo, bo tutaj myślę, że jednak fajnie, że jesteśmy my, <głos》>, gdzie tam trochę drogę jesteśmy w stanie skrócić, nie? Żeby ta dziewczyna tak właśnie mm. się nie miotała od jednej do drugiej strony, żeby taka nie była sama w tym wszystkim, więc to jest fajne i to jest coś, czego mi brakowało, bo wiesz, jak ja, bym jak ja miałam te 22 lata, no to się przydała taka wiedza, co ja dokładnie mogę robić, a umówmy się, mój styl życia w ogóle był beznadziejny wtedy, no bo to były studia, to był Erasmus, to były imprezy, to było jedzenie, no, słabej jakości. A poza tym, wiesz, no, nic, nikt mi nie powiedział, tak, że to w ogóle ma wpływ. Że tak. to ma znaczenie, nie? Dokładnie, że Właśnie. to ma znaczenie. Tak. To mnie najbardziej chyba w tej całej historii, gdzieś tam może stąd mam jakieś takie rozgoryczenie nie? w tym wszystkim, że zwyczajnie ja bym chciała, żeby mi ktoś to powiedział, tak. że to co ja robię ma jakiś wpływ w ogóle na to, że to nie tylko te tabletki, które ja mam brać, które coś tam niby wyleczą, ale że one nie leczą też bym się chciała dowiedzieć jak to działa naprawdę, jakie mhm. są skutki uboczne, chciałabym się dowiedzieć, chciałabym się dowiedzieć co mnie czeka, jeśli będę chciała je odstawić, żebym mhm. może nie próbowała ich odstawiać tak pochopnie jak to zrobiłam ale właśnie tej wiedzy nie? i tej świadomości brakowało, no i już nie mówię o, to, o tym, że fajnie było jakby ktoś mnie w tym poprowadził, tak jak mówisz, bo to już w ogóle jest super, nie? Że, że jest ktoś, kto może gdzieś tam wesprzeć w tym wszystkim i zrobić to mądrze, żeby te skutki były minimalne, to wtedy kompletnie wiesz, też nie widziałam, że istnieją takie osoby, nie? bo pewnie bym, pewnie bym też chętnie skorzystała z takiej pomocy. No. Mhm. Znaczy wiesz, nie wiem w jakim ty jesteś wieku, ale ja mam teraz no, 32 lata i jak ja tak? tak? jak to jest też 32 w czymś. No, to... no, no w każdym razie, jak my miałyśmy 22 lata, moja kochana, to ja nie, nie wiem, czy ty wiesz, że wtedy jeszcze przecież internet to w ogóle. No, w ogóle nie było o, czegoś dokładnie. W sensie był, wiadomo, ale no, nie, nie był tak naprawdę rozwinięty w ten sposób, jak teraz, że można sobie wejść na Instagram, na Twój profil, czy na mój profil i sobie poczytać, co tam w ogóle w tym PCOS, o co tu chodzi. Więc my to już w ogóle byśmy tak. Asia, za naszych czasów się czytała encyklopedię. No. <grym> się, może nie jak 20 lat, nie? Ale jak wiesz, ja pamiętam, jak byłam w podstawówce, tak. no i się normalnie szukało w encyklopedii, nie? Informacji, no, a nie w Google. Także no, tak, czasy się te zmieniły, te no stare, i super, nie, bo. No, te takie stare encyklopedie w, tak, na takich tych regionach gałach, nie? bęblościankach i tak, tak. No dobra, ale to już odpływamy. No. W każdym razie naprawdę uważam, że teraz jest tak dobry czas dla dziewczyn, które mają PCOS w tym aspekcie, że jak chcą szukać wiedzy na ten temat, to ją znajdą. Tylko że kwestia tego, że mogą nie mieć świadomości, nie? że w ogóle tak coś da się zrobić. I wiesz, no nie wiem, jak ty to obserwujesz, ale ja tak myślę, że jakbym. No, jednak wiadomo, gdzieś tam chciałam się zająć tymi hormonami, ale też w takim, takim aspekcie zawodowym, bo zauważyłam też, że wiele dziewczyn ma z tym no, problem, nie tylko z PCOS-em, ale z wieloma zaburzeniami hormonalnymi, że to jest taka dziura, że nikt się tym nie, nie opiekuje, e, tak naprawdę. W sensie, dobra, nie mówię, że nikt, bo są też lekarze, którzy pracują holistycznie, ale dostać się do nich to jest bardzo, 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 bardzo ciężko, i też w ogóle jeszcze znaleźć takich lekarzy w każdym razie jejku, wyleciał mi wątek, co ja chciałam powiedzieć w każdym razie no są te możliwości teraz żeby, żeby działać, nie, więc to jest fajne, mi tego bardzo, bardzo brakowało i wiesz, w pewnym momencie jak ja brałam te tabletki antykoncepcyjne i zaczęłam wchodzić tak w tematy takie hormonalne, to ja nawet się wstydziłam, że je biorę miałam taki moment, o, że no tak, kurde, tak. przecież ja, no ej, ale naprawdę one tak działają, ale naprawdę one to robią i wiesz, miałam takie buf, buf, buf. Hmm. Powoli mi się tam klapki o, w głowie tak. otwierały. Ja też jak już gdzieś tam zyskiwałam tą świadomość, i bo ja też w sumie na początku jako dietetyk nie zajmowałam się hormonami, tylko w sumie jak po studiach zaczęłam totalnie inną ścieżką iść jako mhm. dietetyk, bardziej się zajmowałam dietami roślinnymi na przykład. Wegetarianizm, okay. weganizm, tarczyca i bardziej tego typu tematy to były pierwsze moje jakieś tam lata zawodowe. I jak mhm. później gdzieś tam weszłam bardziej w tą działkę hormonalną, bo też chciałam rzeczywiście pomagać w tym zakresie i zaczęłam się troszkę przebranżawiać w tą stronę, to też powiem ci, że pierwsza gdzieś tam. Myślę, że pierwszy rok w ogóle gdzieś, jak już miałam tą świadomość, a dalej brałam te tabletki, to czułam taką, nie wiem, stygmę mm -hmm. trochę na samej tak. sobie, że w sumie to wiem, co powinnam zrobić, ale to nie był jeszcze w moim życiu też dobry moment na to je odstawić. No właśnie. I czekałam nie, na ten dobry moment, tak świadomie już, nie, żeby to zrobić dobrze. Tak, tak. I dobrze, że też o tym mówisz, bo ja nigdy też nie chciałabym swoimi treściami jakby. Wymuszać jakiegoś takiego poczucia winy u dziewczyn, które biorą tabletki antykoncepcyjne, bo ja też tam byłam, ty też tam byłaś i, no, jakby też trzeba mieć dobry moment na to, trzeba się przygotować, I jednak na ten trądzik, który i tak może się pojawić, mimo naszego super przygotowania, na te wszystkie rzeczy, które mogą się dziać po podstawieniu tabletek antykoncepcyjnych. No, akurat tutaj, po podstawieniu, mnie trądzik złapał. To trzeba, muszę powiedzieć, że, mimo tego, że właśnie już byłam świadoma, zaczęłam tą suplementację taką przeciwdziałającą, powiedzmy, tym tym ewentualnym skutkom ubocznym, czyli tam cynk, selen, no witamin z grupy B leciało i oczywiście witamina D i magnez, no to i tak ten trądzik mnie złapał, mimo tego, że wcześniej trądziku nie miałam, ale no masakra to była, chyba z pół roku się z tym trądzikiem męczyłam i no wiesz, no nic nie działało, no bo dopóki te androgeny tam szalały, no to no to ja mogłam robić wszystko, a w sensie no a też jeszcze dokładnie nie wiedziałam co mogłoby u mnie działać tak? no bo też gdzieś tam ta wiedza się cały czas rozwijała, bo to było jakieś 3,5 roku temu jak ja tą mm, walkę, nie lubię walki słowa ale tą drogę w PCOS rozpoczęłam hmm. w sensie no. po odstawieniu już tak, tak, po odstawieniu no okay. no. no dobra e, to w sumie jeszcze takie pytanie mi się nasuwa, czego próbowałyśmy a co nie pomogło W coś takiego Kasia? Tak, tak, mam. Jest... Wiesz, co ja ogólnie pierwsze co? To oczywiście wpadłam w picie hektolitrów inozytolu. I o, znamy wiesz, to. Tak, tak. Ja nie jestem hejterem inozytolu, absolutnie, bo ja uważam, że to jest wspaniała substancja i też bezpieczna. Ona ma dużo swoich korzyści i w większości przypadków, na no, umówmy się, się sprawdza. Fajnym, jest spoko wsparciem. Ale no niestety inozytol nie zrobi za nas wszystkiego ja jestem tego świetnym, wspaniałym przykładem. Że no, inozytol u mnie nie zmienił kompletnie nic i y, dopiero ja nawet wiedziałam, że inozytol jest tak najbardziej polecany w kontekście insulinooporności, a ja tej insulinooporności nigdy nie miałam, nigdy nie miałam żadnych problemów z glikemią, z insuliną, wszystkie badania też wychodzą spoko, y, ale dopiero tak koleżanka mnie zapytała, wiesz, tak mi, y, tak mi to nagle tutaj przed oczami postawiła Ale po co ty wiesz ten inozytol? Przecież to, jakby, co on ci ma zrobić? No i mówię, no, no wiesz, no PCOS, no to Inozytol. No ona, no, a może, a może nie, a może coś innego. No i faktycznie u mnie tym takim taką rzeczą, którą, której, na którą wydałam trochę pieniędzy, to właśnie był ten Inozytol i to było takie działanie w sumie bez sensu, które podjęłam. Hmm. No, mi się wydaje ostatnio, że jak przychodzą do mnie nowe dziewczyny, to najczęstsze co robię to wyrzucenie inozytolu z ich planu suplementacji. Nie wiem, ostatnio mam po prostu takie przypadki, nie? Że, uh -huh. że ten inozytol on jest tam po nic, nie? i ja już to wiem, ale one tego oczywiście nie wiedziały, bo, tak. bo, bo od nim się dużo mówi, nie? Tak, bo on tak. jest taki jako pierwszy polecany, tylko my musimy wiedzieć, po co my stosujemy ten suplement i co on ma zrobić dla nas. nie? Właśnie. No. Ciekawe, a ty co tam kombinowałaś? No, ja miałam tych kombinacji dużo. I miałam, myślę, że bardzo wiele właśnie przy tych moich próbach odstawienia antykoncepcji, to miałam dużo takich eksperymentów. Jako, że to były właśnie jeszcze trochę inne czasy internetu, to dużo się wtedy mówiło o, nie wiem, o no, odstawieniu nabiału. No to się dalej dużo mówi, bo to rzeczywiście niektórym może pomóc. To mhm. była taka jedna rzecz, której próbowałam i która u mnie kompletnie nie przyniosła żadnej różnicy. A chyba mhm. dwa lata bo po prostu byłam na diecie bez mlecznej, totalnie bez żadnego nabiału. Okay. I było to straszne, nie? Gdzieś tak w, chodzi, choćby w sytuacji Rodzinnych, ja się tego trzymałam naprawdę religijnie, że nawet okay. jak na święta jechałam, to moja mama miała jakieś nowe przepisy dla mnie. Nie? Okay. No, I naprawdę nic mi to nie pomogło, a bardzo długo się tego trzymałam i w sumie to teraz żałuję, nie? Bo, bo to też e, te eliminacje coś za sobą niosą. Jeśli coś sobie wyjmujemy z diety, to też mm, musimy to dobrze zastąpić. Nie? więc też stąd gdzieś tam moja taka może fascynacja na początku mojej drogi zawodowej dietą roślinną, no bo dużo musiałam sama dla siebie ogarnąć, żeby to robić mądrze i też. Stąd na początku trochę więcej pracowałam z takimi pacjentami. Ale też próbowałam diety bezglutenowej na przykład. No i też nie widziałam za bardzo jakoś tego rezultatów. E, oczywiście inozytolu też próbowałam, ale też mi no. nie pomógł niestety. E, co jeszcze? No oczywiście tony jakichś różnych suplementów, tony różnych ziół, które stosowałam, które w sumie totalnie nie miały szansy zadziałać i dopiero dzisiaj to wiem czemu. Mhm. Ale wtedy je stosowałam, no bo ktoś tam powiedział, że jemu to pomogło wyleczyć strądzik, wyleczyć tak, OS no i stosowałam, nie, no bo komuś to pomogło, to ja też wezmę. Wiesz, ja ogólnie tak troszkę ci przerwę, ale właśnie widzę to często, że jak przychodzą dziewczyny, albo gdzieś tam piszemy z dziewczynami, no to, to to są te suplementy, które właśnie gdzieś tam ktoś w internecie powiedział, nie? I to jest też trochę takie, no bo ja lubię suplementację, i uważam, że jest bardzo potrzebna w PCS, żeby wyprowadzić ten organizm, no ale no właśnie tak jak mówiłaś na początku, znaczy na początku, gdzieś tam wcześniej, że to musi mieć wszystko sens i dlaczego my stosujemy dany suplement, nie. Także no, widzę, tak, że u nie. Ciebie to dużo, 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 dużo się działo. No, oczywiście pewnie o połowie rzeczy gdzieś tam już nie pamiętam nawet, nie? Ale było tego mnóstwo i próbowałam chyba wszystkiego po prostu, o hmm. czym się wtedy mówiło i niestety bez skutków. Dopiero jak tak naprawdę zaczęłam trochę więcej ogarniać, co się z tymi wszystkimi hormonami dzieje, jak one na siebie wpływają, tak? co w ogóle u mnie jest problemem i co u mnie jest przyczyną tego pcos Dopiero wtedy tak. tak naprawdę zaczęło się cokolwiek gdzieś tam u mnie układać, łączyć kropki w Głowie. No właśnie, tak I jak jest. sobie jeszcze to zostawiłam z tymi moimi wynikami badań, właśnie, które nic nie pokazały teoretycznie, też tu robię cudzysłów, i było wszystko w normie teoretycznie, no to dopiero wtedy mi się to mhm. zaczęło układać, czemu w ogóle u mnie był problem. Nie? Tak, tak, no. tak, tak i tak to jest. A chciałam Cię coś, coś, o coś jeszcze zapytać z tym związanego. Um, kurczę. Znowu mi wypadło, patrz, jakąś mam dziurę w głowie. No dobra, no to widzę, że u Ciebie w sumie trochę takich hardkorowych decyzji było, w ogóle, że dwa lata bez nabiału, nie? Bo nie wiem, jak Ty na przykład teraz pracujesz z pacjentkami, bo ja się zgadzam, że jakby nabiał może być problematyczny u niektórych kobiet z PCOS-em, ale ja odstawiam nabiał na jakieś dwa miesiące, nie? Żeby zobaczyć. Dokładnie. A Ty tam dwa lata poleciałaś. No, dokładnie, dokładnie. No, to też jest po prostu z braku wiedzy, nie? Uh -huh, I uh -huh. świadomości, i też po prostu cały czas wierzyłam, że to mi pomoże w końcu, nie? Gdzieś tak, tak miałam taką po prostu yeah. wiarę, że to w końcu przyniesie yeah. efekt, nie? Że ja się tak bardzo staram. No i właśnie, dziewczyny, tak też dla Was, bo wiem, że ja się z tym bardzo często spotykam, że naprawdę te starania i te jakby działania one muszą być po prostu właściwe, żeby one mogły zadziałać, nie? One muszą być dostosowane do Was. I czasem jeśli widzicie, nie widzicie efektu właśnie tych swoich działań, no to może trzeba spróbować czegoś innego, już oczywiście nie mówię, że trzeba pójść po pomoc, nie? bo to wiecie o tym, ale jeśli nie macie takiej możliwości, jeśli szukacie na własną rękę po prostu tych rozwiązań, to po prostu też przyjrzyjcie się temu, co robicie i nie brnijcie w to, tak jak ja, przez dwa lata, nie? No tylko trzy, cztery miesiące to powinno już dać jakiś efekt, a jeśli nie daje, to próbujemy gdzie indziej nie? i szukamy innej drogi, tak myślę. Dokładnie, dokładnie. No także to, wiesz, też a propos tego inozytolu i wpływu, no, wpływu na PCOS, to to jest ciekawe, bo ja zauważyłam, właśnie, że te trudniejsze przypadki PCOS to są właśnie te przypadki, gdzie inozytol nie pomógł. No nie, w sensie, te mhm. trudniejsze mam na myśli, gdzie no, kobieta faktycznie odbija się od gabinetu do gabinetu. Nikt nie wie w ogóle, o Boże, bo inozytol nie pomaga, to już nic nie pomoże. I właśnie takie kobiety, jakby. Trafiają na przykład do nas, nie, gdzieś tam przynajmniej do mnie. I, mm. i właśnie wtedy okazuje się, że okej, okay, może nie inozytol, tylko może tutaj jest problem właśnie ze stresem i stylem życia, bo to chyba był też problem u Ciebie, co? Tak, tak, no, no główny, główny. Chyba jesteśmy tutaj bratnimi duszami PCS-owymi. Tak mi się wydaje. Tak, tak, ale powiem Ci, że jeszcze to, co u mnie, co dzisiaj właśnie wiem, nie, w tych wynikach uh -huh. badań, które wyszły w normie, to uh -huh. na przykład ja miałam zerowy estradiol, nie, na przykład. Okay, okay. Nikt mi na to nie zwrócił uwagi, nie, że to cienkie endometrium, okay. że to, że tej miesiączki nie ma, że to może jakby przede wszystkim tu jest problem i tu jest przyczyna, że wiesz, w ogóle nie zaświtało mi to właśnie, jak mówiłaś o tym, że nawet po Dufastonie tak zrozumiałam, że nie miałaś miesiączki, tak, nie? Tak. No właśnie. Dufaston, no, ja lutaina nic, no. zero. No właśnie, to pewnie, no to już gdzieś tam mi świta. No ale jak ja sobie stało. to zestawiam z tym, jak mhm. wtedy wyglądała moja dieta, mój styl życia, ja wtedy akurat studiowałam, chyba mhm. na początku studiów to było, to był pierwszy mhm. rok, wiesz, pracowałam jednocześnie, mhm. półtorej godziny w jedną stronę jechałam do pracy, studiowałam okay. dziennie i pracowałam na trzy czwarte etatu jednocześnie, a moje studia nie były, no, pewnie twoje też, nie, nie należały do najłatwiejszych i to nie były studia w stylu trzy dni w tygodniu mam wolne, tylko raczej pięć dni w tygodniu jestem na uczelni, nie, więc ale, dosłownie tak. wychodziłam z domu rano i wracałam o 22 albo później. Nie? I tak mhm. wyglądało moje życie przez te kilka lat, więc ja się nie dziwię, nie? że ten organizm nie miał siły i że on mhm. nie chciał współpracować, no bo ja też nie chciałabym w takim, wiesz, czymś żyć. Nie? Tak. tak, wiesz co, ja tak sobie jeszcze w tym aspekcie myślę, że, no właśnie, jak ja byłam na studiach i miałam ten taki szalony czas, to wydaje mi się, że tutaj jednak tabletki antykoncepcyjne mi pomogły. Nie, że ja miałam też takie poczucie, że jest wszystko w porządku, jednak. I, tak, tak. I to znowu jest to, że ja tutaj nie chcę hejtować tabletek antykoncepcyjnych, tylko miejmy świadomość, że one nie leczą PCOS, tylko dają taką pauzę powiedzmy mm -hmm. taką przerwę, że. Jeżeli, oczywiście, bo są też kobiety, które na przykład chcą być na tabletkach antykoncepcyjnych i jakby nigdy nie chcą na przykład mieć dzieci, i to jest w porządku, nie? Według mnie. Dobrze spoko. się na Kochani. nich czują, nie? Bo to tak, też jest tak, ważne. Tak, że... tak, dokładnie, więc jakby my, no myślę, że się tutaj za nas zgodzisz spokojnie, nie mamy nic przeciwko. Nie Tutaj nie chodzi o jakieś hejty czy, czy coś takiego, ale jeżeli ktoś chce zobaczyć w ogóle, jak to jest, mieć swój cykl miesiączkowy, zobaczyć te zmiany w cyklu, zobaczyć, no mnie na przykład jara strasznie, obserwowanie temperatury, Wkręciłam się w to strasznie. No, ja to samo. No, także to jest dla mnie naprawdę fascynujące. Jeżeli ktoś chce, wiesz, no zajść w ciążę, przynajmniej zmniejszyć prawdopodobieństwo problemów z zajściem w ciążę, no to, no to jednak tutaj nad tym działaniem no trzeba się pochylić, no bo nie możemy oddzielić naszej diety, stylu życia od naszych hormonów. No nie da się. Nie Dokładnie, się. ale też jeszcze tak w kontrze w sumie, bo to co powiedziałaś jest ważne, nie? tylko ja też tak chcę podkreślić, że właśnie ten odpowiedni moment na odstawienie, nie? żeby to naprawdę rozkminić dobrze sobie, mhm. bo właśnie wiesz, te tabletki mogą być pomocą też trochę w tym, kiedy nie mamy tego dobrego momentu na zajęcie się sobą, nie? bo to nie chodzi o to, żeby je odstawić i teraz bujać się przez trzy lata i normować hormony, które są nieunormowane, a my nic nie zmieniłyśmy w swoim życiu. Nie? Tylko no tak. też chodzi o to, żeby już zacząć działać zanim my je odstawimy, przyglądać tak. się temu, co może być u nas przyczyną, powodem. No i dopiero wtedy je odstawiać, nie? Bo wtedy to ma sens i ręce i nogi. Mhm. No właśnie, Kasia, jak u Ciebie wyglądało zejście z tabletek? Bo już trochę powiedziałaś, ale czy chcesz coś jeszcze dodać mhm. w tym kontekście? Czy jak się przygotowywałaś, czy coś takiego? Wiesz co, no tak jak się przygotowałam, no to ogólnie powiem tak, od trzeciego roku studiów moja dieta już zaczęła jakoś wyglądać, więc jak już odstawiałam tabletki, bo ja już byłam w ogóle po studiach i już nie pamiętam nawet, mi się fuh, mieszają, mi się strasznie... Lata, kiedy w ogóle ja odstawiam te tabletki antykoncepcyjne, który to był rok, ale to było jakoś jeszcze po moim weselu i to już było takie, powiedzmy, w miarę stabilne życie. I ja właśnie wtedy odstawiam te tabletki antykoncepcyjne, i już też moja dieta była wtedy spoko. Naprawdę, już wydaje mi się, że wszystkie rzeczy, które są takie podstawowe, no to, to, to robiłam. tak Te pełnowartościowe posiłki, nie podjadanie między posiłkami, no warzywka, wiadomo, jakieś takie, no wszystkie takie zdrowe zasady, o których też gdzieś tam trąbiły na lewo i prawo, no to już wtedy miałam ale w sumie zrobiłam sobie taki trochę rachunek sumienia i wiesz, wyszło na to, że przesadzam, nabiałem 0%, że skry jednak leciał codziennie i to wcale nie jeden, tylko może więcej, że, że faktycznie gdzieś tam tego tłuszczu może jest mniej, bo może sam, sam kurczak jem na, na obiad, a nie ma żadnych innych źródeł, białka czy tam właśnie po prostu innego mięsa. Zrobiłam sobie też taki rachunek sumienia, że w sumie nie jem w ogóle ryb, bo mój mąż nie lubi ryb, więc ich nie robiłam na obiad, więc w sumie już nie Robiłam ich w ogóle, więc stwierdziłam, że nie, no może tutaj też warto zmienić. W ogóle nie jadłam sałatek, bo w sumie ich nie lubiłam. W sensie, musiałam się tego też nauczyć. Szczerze mówiąc, teraz nadal sałatki nie są moim wcale ulubionym posiłkiem, ale jakoś tak to mi też pomaga, wiem, z tymi warzywami, no bo to jednak jest duża porcja. Więc zmieniłam takie rzeczy, żeby troszkę to tak dokręcić. O, właśnie, i zaczęłam mieć większej ilości jajek, to zdecydowanie, bo też ja miałam w głowie, że dwa jajka dziennie to jest w ogóle, wiesz max, nie? a teraz i 4, i trzy i w ogóle i codziennie nawet nie mam z tym problemu i też mi się wydaje. Żyjesz Kasia, nie? Żyję. No Cholesterol po... okej. Okay. Cholesterol okej. Okay. tutaj wiesz, wszystko perfekto. Także, także to były takie zmiany, które faktycznie wprowadziłam już przed odstawieniem tabletek antykoncepcyjnych i jakby kontynuowałam je też w trakcie no, tej mojej drogi w pcos -ie. A co do suplementacji, no to, no tak jak powiedziałam, no, brałam ten cynk, selen, właśnie witamin z grupy B, zaczęłam suplementować omega-3. No, witaminę D zaczęłam jakby ogarniać, żeby ona była wyższa, bo też chyba zaczynałam z poziomu jakiegoś 35, bo też oczywiście wszyscy mi mówili, że to jest w porządku. Więc gdzieś tam zaczęłam też ogarniać witaminę D. No i ten inozytol, wiesz, i tak. No, i tak się bujałam z tym, z tym wszystkim. No. Dopiero później, gdzieś tam zaczęłam takie bardziej celowane działania. A u Ciebie, jak to wyglądało? Przyznaj się. No, już właśnie jak już postanowiłam, że je odstawię, to był bardzo zaplanowany proces w moim przypadku, bo wiedziałam, że czekam do wesela, że dopiero po weselu się za to wezmę no, i no, różne no. takie argumenty po prostu, które miały mi zdjąć ten stres z tego, bo wiedziałam, no, no. że może być różnie. I rzeczywiście przygotowywałam się jakieś trzy miesiące tak bardziej, nie? ale wcześniej już wiadomo, w tą dietę sobie dokręciłam, te śrubki, o których też mówisz, bo to jest ważne, nie? żeby w tym okresie maksymalnie ten organizm wesprzeć i żeby on naprawdę miał wszystko, czego potrzebuje. Więc to już u mnie działało i w sumie trzy miesiące przed, gdzieś zaczęłam jakąś taką bardziej pod ten kąt celowaną suplementację i też w sumie podobnie jak u ciebie B-kompleks, na pewno, na pewno cynk stosowałam, e, na pewno stosowałam wtedy jeszcze inozytol, ale też stosowałam NAK żeby uh -huh. troszkę wątrobę powspierać i żeby troszkę też po, podziałać może na te cykle owulacji uh -huh. i, i, i glikemię. Gli e, przepraszam, glikemię, bo uh -huh. u mnie to akurat był trochę problem z uh -huh. insulinką okay. i z okay. glukozą. Tak, ja miałam takie połączenie w sumie trochę tego stresowego PCOS-a z takim uh -huh. związanym z glikemią, ale co ciekawe, u mnie glikemia. Pierwszy raz od lat unormowała się dopiero jak odstawiłam tabletki. A I prawda. dopiero pół roku po odstawieniu, mimo że nie zmieniłam w sumie już nic pod, tak. pod tym względem specjalnie, czego nie robiłabym przez poprzednie lata, to dopiero wtedy insulina spadła mi chyba z poziomu 11-12 do 4. Ale wiesz, kurczę, ciągu, to też jest wiesz. taki absurd, nie? Hmm. że no, tabletki antykoncepcyjne są polecane, polecane jako leczenie, cudzysłów, PCOS. Gdzie najczęściej jest insulina i problemy z insuliną, a one będą nam jeszcze zaostrzać insuliną oporność. Więc... Dokładnie. I oczywiście no, też konsekwencje inne są tabletek antykoncepcyjnych, no, ale też może tutaj no, nie chodzi o to, żeby tak jakoś straszyć. A w ogóle u mnie jest odcinek na temat tabletek antykoncepcyjnych, nie wiem czy u Ciebie. Więc ja, tak, tam ja mam obojęcia. na pewno plusy i minusy i na pewno Aha. też o konsekwencjach no. trochę, o wpływie, także macie tak. czego słuchać, dziewczyny. Dokładnie. A dokładnie. i też w sumie e, lokowanie produktu Kasia masz Maszepuka, fajnego odstawienia, no. tak jak go mam. Może no nie już nie chciałam tego. tutaj, wiesz, tak sama się z nim wyrywać, no, ale, ale tak, jest tak. Bardzo, bardzo fajny, jeśli dziewczyny chcecie odstawiać, to myślę, że z taką pomocą jest naprawdę. Super, dzięki. Naprawdę ja. łatwo. Polecam, polecam. Mogę go oczywiście zostawić tutaj w, w opisie link do niego w opisie. Koniecznie tego, to może będzie chciał skorzystać. No, także, także, no, już co tam dalej jeszcze może chcesz powiedzieć, jak się przygotowałaś? Myślę, że chyba to było wszystko. Może coś tam jeszcze zapomniałam, ale mhm. myślę, że to było wszystko. I w sumie bałam się bardzo tego. Mhm. Bo przy moich... To słowo że zdanie, że bałam się odstawić. Więc to jest chyba powszechne. Tak. Wiesz, ja się bałam szczególnie, bo ja miałam te próby wcześniejsze, które były straszne, nie? dla mnie traumatyczne dość. Mhm. E, I przez ten trądzik, i przez to wszystko, i przez to, że tych miesiączek w ogóle nie było, i że ja wiesz, czułam się jak na takim totalnym rollercoasterze jakbym siedziała na bombie, bo po prostu przy tym cyklu, który się przedłuża, to uczucie jest okropne. No, więc bałam się tego bardzo, no i w sumie. Tak, jak się przygotowałam, to wierzyłam z jednej strony, że będzie ok, ale z drugiej strony miałam z tyłu głowy, że może nie będzie ok, i może mi się no tylko jasne. wydaje, że ja coś tam wiem, nie? Na ten temat. I mimo, że mi się wydaje, i mimo, że moje pacjentki to robią i im się udaje, ale może ja jestem jakaś wyjątkowa i zepsuta i im się jednak nie uda, nie? Tak. Więc takie myśli były wokół tego. No myślę, że każda z nas to po prostu przerabia, ale no nie było tak źle. I najbardziej mnie zaskoczyło, jak miesiąc równiutki po odstawieniu, w sensie już po, tym, po tej miesiączce z odstawienia, miesiąc równy po, dostałam swój naturalny cykl pierwszy raz od wiesz nie wiem ilu mm -hmm. lat. Okej, okay. To było to takie start. wow. Dobry start. Tak? Ja dostałam pierwszą miesiączkę po odstawieniu po jakichś 5-6 miesiącach. Nie, no ja dostałam po 33 dniach równo, nie? I. U mnie naprawdę te cykle od odstawienia są regularne, prawie. Tak, no, że... tak mówisz. Naprawdę, wahania, są, wahania są od pierwszego cyklu kilkudniowe. Mhm. Kilkudniowe dosłownie przez pierwsze kilka cykli, no to było także raz był 26, potem był 30, no ale to były minimalne mhm. wahania dalej. No i w sumie trzy miesiące po odstawieniu ja już miałam owulację. No to to było dla mnie wow. No, no to wiesz, zajebiście w sumie. Fajnie, hmm. myślę, że to mogło być to przygotowanie, nie? U Ciebie. Tak, no wiesz, przede wszystkim zajęcie się tym wszystkim, co przez te lata u mnie kulało, nie? I to pokazało mi, że rzeczywiście to nie jest wymysł, nie? Że ta dieta, ten styl życia, ta suplementacja, że to działa. Bo no ja właśnie. naprawdę, jak już zaczęłam na to działać, co u mnie było przyczyną, no to zobaczyłam no te właśnie, efekty, nie? A dokładnie, co było u Ciebie tą przyczyną? Wiesz, to przede wszystkim właśnie stres, niedojadanie, nieregularność, trybu życia przede wszystkim, ale też posiłków, mało odżywcze posiłki, uh -huh. bo tak jak ty mówisz też, nie? U mnie wiesz, jakieś tam orzechy, pestki nasiona, to na przykład weszło bardzo późno do takiej regularnej diety, no bo gdzieś przez lata na przykład miałam z tyłu głowy, że to ma kalorie. No albo... tak. <laughs> tuż, nie? Mimo, że kiedyś na przykład ważyłam mniej niż teraz i czułam się okropnie ze swoją masą ciała, z moim wyglądem, ale na przykład nie miałam w ogóle żadnej regularnej aktywności, tym musiałam się boleśnie tego uczyć przez lata, okay. żeby się mhm. ruszać. E, no więc tak, więc myślę, że ten stres, chociaż ja dalej sobie jeszcze grzebie i szukam, bo jeszcze nie jest jakoś super idealnie. Mm, na przykład pęcherzyki na jajnikach, raz mam, raz nie mam, zależy, jaki lekarz bada. <taki> Takie okay. mam uczucie. Okej, okay. no. Także... Ale ma regularne w tym momencie masz, nie? Tak. I owulacja tak, też. Idealnie. Tak. No to, no to wiesz, no Wiem. chyba tam 25 kobiet może mieć pęcherzykin tak po prostu, nie? No, ale wiesz, ja też mam obciążenie pod kątem tarczycy, no bo miałam raka tarczycy i nie mam okay, po prostu tarczycy okay. zupełnie, nie? Została Jasne. wycięta, więc też poniekąd myślę, że to może być powodem, że te pęcherzyki się pojawiają, no bo tych mhm. hormonów po prostu z tabletek mhm. to, to nie jest to samo, nie? Więc Jasne. ta tarczyca ma tutaj duży wpływ, ale jeszcze sobie tak powoli szukam, przyglądam się, bo jeszcze nie wszystko jest idealnie, także do czegoś tam dojdę. Ja teraz Jasne. mam w planach właśnie badania kolejne y, hormonalne, żeby tak po już ponad roku od odstawienia sobie powtórzyć, zobaczyć, co no. tam wyjdzie, bo, bo w sumie tego nie powiedziałam, ale y, pół roku po odstawieniu mniej więcej, pod koniec maja byłam w szpitalu na takiej diagnostyce hormonalnej właśnie, y, bo mój lekarz y, stwierdził, że sprawdzimy sobie, jak to obecnie wygląda, te hormony już po odstawieniu, mimo, że cykle były, y, żeby zobaczyć, jak obecnie, bo kiedyś było źle, więc sprawdzimy hormony, no i w sumie w tym szpitalu nic mi nie wyszło, praktycznie, no. wyszło mi tylko DHA-S pod wyższone, ale dosłownie wiesz podwyższone o 10 punktów <grych> powyżej mm. normy, nie? Więc prawie wcale. No, więc tak e, sprawdzimy jak teraz. Jestem ciekawa sama co tam mm -hmm. wyjdzie. Też jestem ciekawa. To będę obserwować. Może tam podrzucisz coś na Instagramie. Na pewno. Na pewno. U mnie też w podcaście jest całe podsumowanie właśnie o moim odstawieniu antykoncepcji, co się dokładnie działo a, miesiąc tak. po miesiącu, także też wiem, że dziewczyny bardzo lubią te odcinki, więc tak o tym wspominam, bo, bo dużo osób do mnie pisze, że to było cenne, nie? Posłuchać tego, co się wydarzyło, że nie wiem, tu mi się bardziej przytłuszczała skóra na przykład, mm -hmm, a tutaj uh -huh. coś innego. Myślę, że to jest też fajne, żeby to tak mm, posłuchać, jak to wyglądało w większych poko. szczegółach, bo dzisiaj nie będziemy tym zamęczać. Uh -huh. Jasne, to też Możemy gdzieś tam zebrać te odcinki i hmm. gdzieś tam wrzucić chociaż informacje, że zapraszamy tam do takich numerków, do takich numerków i tak dalej. Pewnie. To może Pewnie. być przydatne. No, no to w ogóle super, że u Ciebie to poszło, tak bym powiedziała nawet, hmm, idealnie. No, wiesz nie, idealnie, bo na przykład z trądzikiem u mnie jest tak, że on się dalej pojawia, nie? Tylko okay. że to jest tak, że. Ja pamiętam, jak on wyglądał wcześniej, nie? I ostatnio, właśnie na live'ie nawet o trądziku hormonalnym, właśnie rozmawiałam z Agnieszką, która jest kosmetologiem, no i mówiłam o tym, że u mnie, jakbym jakby miała wcześniej ocenić mój stan skóry, to nawet na tabletkach on nie był idealny, to, to raz, okay. ale jakbym miała ocenić mój stan skóry, to było zero po prostu, zero punktów na dziesięć, nie? Tragedia. A jakbym miała ocenić go teraz, no to bym powiedziała tak sześć i pół, nie? W mojej skali. To jest, wiesz, mega zmiana, nie? Więc ja też patrzę na to przez ten pryzmat, że ja wiem, jak było wcześniej. I no wiem, tak. jak jest teraz, i też wiem, kiedy te zmiany się pojawiają, kiedy jest najgorzej w cyklu, i widzę te zależności. Nie? Więc, mhm. więc i dalej myślę też, że to jest jeszcze stosunkowo krótki czas po odstawieniu bo niecałe półtorej roku mhm. nawet nie. No to jest za mało, nie? żeby ten organizm mógł sobie tak naprawdę jeszcze w pełni, w pełni wrócić do równowagi. Więc ja się cieszę z tych sukcesów, które są, Jasne. z tego, że te cykle są, że są owulacje, które kiedyś przecież mi powiedziano, że nigdy nie zajdę w ciążę, bo nie mam owulacji. Nie? Więc. To są dla mnie rzeczy, wow. z których trzeba się cieszyć, nie? Tak, tak, nie no, gratuluję, w ogóle brzmi naprawdę fajnie, brzmi fajnie. No ja powiem Ci, że mm. miałam bardziej burzliwą historię po No, dajesz. No, ale nie no, w sumie już, w sumie większość chyba powiedziałam, no ale no przez to, że ja... Yy, odstawiałam te tabletki antykoncepcyjne właśnie jakieś tak powiedzmy 4 lata temu, no to, no to jeszcze wtedy gdzieś tam miałam takie podstawowe informacje, wiedzę na temat właśnie zaburzeń hormonalnych, no i nie, nie działałam w ogóle celowanie na mój problem. Więc ogólnie gdzieś na te miesiączki faktycznie się poprawiały, one były coraz bardziej regularne, więc to nie mogę powiedzieć, że w ogóle nic się nie działo, no ale nadal było no słabo, tak? W kontekście też trądziku, wtedy miałam faktycznie wypadające włosy, więc. No, tutaj dopiero tak naprawdę jak poradziłam sobie ze swoją przyczyną, a moją przyczyną było problemy ze snem. Właśnie, mm. i też stres, który mnie gdzieś tam bardzo mocno przytłaczał, bo miałam taki moment w swoim życiu, że bardzo dążyłam. W sensie praca była dla mnie najważniejsza, żeby się rozwijać, żeby to wszystko fajnie wyglądało. W sensie wyglądało nie, nie tylko, że wyglądało, ale też pod względem finansowym, żeby być taką spełnioną. Ja mam taką dużą potrzebę i wiem teraz o tym, że mam taką dużą potrzebę um, no posiadania swoich pieniędzy. Wiesz, takie mam. No i to już po prostu jestem tego świadoma, że, że tak jest. No ale właśnie, no poszłam na terapię, poszłam też do psychiatry, bo też brałam leki przeciwlękowe, i też wiem, że wiele osób się tego boi, bo, no bo jednak jest coś takiego, co, co, co nie jest tak, co, co jest tak dziwnie postrzegane, mam wrażenie, jeszcze cały czas w społeczeństwie. No, no, nadal ale jest taka stygma trochę, nie? Tak, taka stygma, nie? No, ale to mi w ogóle, ja wiem, że to wszystko i te leki, i ta terapia, nie wiem, jakby było bez samej terapii, nie wiem, jakby była sama, jakby bez leków, prawda, działała. Wydaje mi się, że to po prostu było takim idealnym. Momentem, zwieńczeniem całej tej mojej drogi, bo autentycznie jak ja zaczęłam brać w którym styczniu, już nie wiem który to rok, w którym styczniu i tabletki właśnie przeciwlękowe, i zaczęłam wtedy terapię, to autentycznie chyba w, tak idealnie, czekaj, w marcu właśnie pojawiła mi się pierwsza owulacja i wiesz, i one się, w sensie miałam wcześniej też owulacje, ale takie nieregularne, a to była pierwsza owulacja taka, która była regularna, i od tamtego momentu autentycznie mam te owulacje i wiesz, one to jest przyk przykład książkowy, nie, że te 100 dni przygotowania owulacji, bo tyle trwa przygotowanie owulacji no. mniej więcej i organizm po prostu ruszył, bo skoro miałam tamte wszystkie pozostałe podstawy ogarnięte, niedobory, dieta, no, aktywność fizyczna ogólnie u mnie nigdy nie była problemem, to tylko brakowało spiąć tego, tego snu i tego właśnie stresu, no i wtedy organizm już ruszył. I często tak jest właśnie też u moich pacjentek, nie, że one same kombinują na wszystkie sposoby, a nie zajmą się tym snem, nie zajmą się tym stresem i niestety efekty są, są, ale no niestety nie jest to nadal to, co, czego, czego one by oczekiwały. Więc wiem, że u mnie to był taki naprawdę kluczowa, kluczowa rzecz w mojej e, historii PCOS. Ja, tylko wiesz, u mnie, żeby też nie być tutaj, nie było, nie, żeby nie było tak wszystko też idealnie, no to u mnie też pojawiła się w pewnym momencie dominacja estrogenowa, pojawiły się, pojawiły się pasożyty, które być może też miałam wcześniej, aczkolwiek tu nie wiem dokładnie, bo też umiem rozróżnić, kiedy miałam trądzik taki typowo podstawiony na koncepcji, a kiedy miałam trądzik taki jelitowy, bo to był inny trądzik. Dzik. Ten na antykoncepcji to były takie wielkie, takie zapalne bulwy. A ten przy problemach jelitowych miałam takie czerwone krostko plamki na skórze, więc to było coś innego według mnie. Więc może tą glistę złapałam gdzieś tam, przy, nie wiem, w międzyczasie. W każdym, tak, w każdym razie dopiero po, po wyleczeniu tej glisty i przejściu tego drobaczania i poradzeniu sobie z tą dominacją estrogenową, więc dopiero teraz tak naprawdę od jakiegoś. Pół roku jestem w stanie powiedzieć, że jest spoko. Nie tak, już mhm. po prostu idealnie, ale wiesz, no z drugiej strony, żeby też być tutaj w 100% szczerą, teraz też miałam jakieś takie dziwne rzeczy, mimo tego, że mam owulację w cyklach, no to miałam taki nagle cykl 15-dniowy bez owulacji i nie wiadomo o co chodzi. No nie? Więc no, taki to jest dupy. proces, nie? To jest proces tak, i górki tak. dołki są normalne, właśnie też. Tak. E, Chciałabym, żeby to z tego odcinka wybrzmiało, nie? że to nie jest tak, że jest super, super, super. Mhm. Ja też na przykład wakacje miałam tak, że wypadały mi włosy przez miesiąc, nie tylko że szybko się połapałam, że kurczę, coś jest dziwnego w tym mhm, i mh. że to nie jest mój normalny stan i od razu pobiegłam na badania i się okazało, że po prostu strasznie mi kwas foliowy spadł o, do proszę. poziomu bardzo, bardzo niskiego i B12 też nie była taka zachwycająca, więc sobie rzeczywiście wdrożyłam od razu B-kompleks, no i kurczę, szybko pomogło, nie? więc miesiąc to do ogarnęłam dość gruntownie, ale no to też trzeba wiedzieć, czego szukać, nie? I mhm i być uważnym na ten swój organizm, reagować, jak się coś widzi, bo jeśli coś nowego się pojawia, a wcześniej tego nie było, no to coś się zmieniło, nie? Trzeba tak. dojść do tego, co. U bo mnie tak. akurat była prosta przyczyna, no ale nie zawsze to jest takie łatwe, nie? Tak, tak, także tak. No, Także, no mówię, okay. to jest właśnie ta droga, nie? Że tak, no nie, nie wiem, czy w ogóle będzie idealnie, szczerze hmm. mówiąc, bo... Jakby Ale czy fakt... musi być? No właśnie, czy musi być, nie? Bo, bo teraz znowu wiesz, w tym moim cyklu aktualnym, no to już widzę, że jest, jest owulacja, jest chyba wszystko wróciło do normy, więc ja też nie wiem, co tam się działo, zadziało w moim organizmie i chyba też nigdy nie będziemy tego wiedzieć. Co tam, o co tam mm -hmm. chodzi dokładnie. W każdym razie u mnie z androgenami ja sobie poradziłam w sumie całkiem szybko, i wtedy, jak już poszłam na tą terapię i zaczęłam brać te tabletki, tabletki, tak, przeciwlękowe, to u mnie też bardzo szybko te androgeny spadły. Więc ja od momentu, kiedy już faktycznie mi te owulacje wróciły, cykle się zaczęły normalizować, no to androgeny mi. Poszły w dół i, i już teraz w tym momencie żadnych nie mam i objawów wysokich androgenów i wysokich androgenów we krwi. E, jajniki są czyste, więc no, na pewno to nie jest już PCOS, co mi się gdzieś tam jeszcze przydarza z tym cyklem. No ale sama nie wiem na razie, jak to ugryźć, co tutaj można jeszcze zrobić. Chociaż ja też nie chcę świrować na tym, na, tym, na tym punkcie już, bo powiem ci szczerze, że mam też trochę tak dosyć tego wszystkiego, więc y, oczywiście y, gdzieś tam fajnie wiedzieć i dobrze mieć tą rękę na pulsie, jak coś się dzieje, żeby działać, tak jak mówiłaś, ale y, no, nie chcę mi się chyba aż jakoś tak bardzo głęboko w to wchodzić, chociaż z drugiej strony też sobie znalazłam kolejny problem, bo y, no mam jakieś takie też problemy czasem z trawieniem, więc znowu tutaj się przyglądam wątrobie mm. i pęcherzykowi żółciowemu, że może tutaj by coś wy, y, 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 sobie poszukać, y, zwłaszcza, że też byłam u osteopaty ostatnio i też on mi powiedział, że tam czuję jakieś wiesz, napięcia w pęcherzyku żółciowym i tak mi to wszystko gdzieś tam siedzi w głowie mimo wszystko, no ale nie wiem, no bo miałam jednak te pasożyty, może będę powtórzyła diagnostykę, chociaż też już robiłam trzy razy to badanie na pasożyty i nic hmm. nie wychodzi po wyleczeniu, więc no, to jest chyba taka trochę klątwa, nie wiem, naszego zawodu. I wiadomo, kiedy się zatrzymać, nie? <grym> tak, trochę w tym szukaniu, tak. ja też właśnie się no. na tym łapię, że też coś tam mi czasem dolega, kiedyś miałam o wiele większe problemy z jelitami, teraz jest dużo lepiej, ale no, nie jest idealnie, nie? I się tak zastanawiam, nie? Drążyć? czy nie drążyć. No właśnie. I no czy właśnie. będzie idealnie, nie? To jest też ten, ten, ten ważny, myślę, wątek, żeby też nie próbować tego przekombinować, tak. tylko tak może skupić się na docenieniu w ogóle tego, jak jest, nie? Ja mam tak. taką dewizę teraz, że bardzo się staram docenić to, jak jest. Mów no. mi tak, Agata, no. bo ja, ja, nie, ja nie mam takiej dewizy. No ale wiesz, oczywiście ciężko się od tego odkleić, nie? Czasem jak potem jest tydzień, że widzę, że jakieś bólwy mi rosną na twarzy, no to też się zastanawiam że już na pewno będę tak. drążyć, nie? Ale tydzień później już jest lepiej i widzę, że to był, nie wiem, jakiś hormonalny tutaj wy, wybryk albo coś się najadłam, co nie powinnam na przykład. No i sobie to uświadomię, no i też zaczynam trochę inaczej na to patrzeć. No ale to były też lata. Ja też jestem po latach terapii, nie, więc to też wiadomo, to, to samo, co ty mówisz. Nie? Ja na przykład wcześniej zaczęłam dużo terapii, e, i w sumie dwie terapie gdzieś tam przeszłam, takie dość długie, intensywne, więc to było aha. też oczywiście game changer'em, co mi mega pomogło w tym wszystkim, i aha. bez tego też na pewno by się to nie udało. Jestem tego po prostu pewna aha. na 100%. No, ale trzeba wiedzieć, kiedy się zatrzymać i kiedy okay. jakby i, i troszkę się odkleić od tego, nie? Co nie no, jest łatwe. Nie? Wiesz co, powiem ci szczerze, że u mnie jeszcze jest taki problem, że ja cały czas y, gdzieś tam w tygodniu mam problemy z zasypianiem. I to mm, już wydaje mi się, kurde, naprawdę stres myślę opanowany. To nie jest też tak, że się stresuję, i kładę się. No. Jeszcze mam z tym problem cały czas, i tak się cały czas zastanawiam, o co tu chodzi. Więc dzisiaj też właśnie mam y, pierwszy, rozpoczynam terapię y, w kolejną, żeby tam pogrzebać w tym, bo, no bo coś mi tam wiesz, jeszcze nie pasuje mm. i chyba gdyby, gdybym spała dobrze, gdyby tu nie było problemów, to już bym to totalnie zostawiła, ale przez to, że no jednak jest to dla mnie takie uciążliwe taki budzi to w mój dyskomfort więc gdzieś tam sobie jeszcze w tym pogrzebie chyba mm. tak, żeby to dopiąć Jasne. do końca no ale mówię, bo ten spa, te spanie to jest dla mnie taki też temat trudny Jasno, jasno, no na hmm. pewno, no bo to jest ważne i sama zresztą wiesz, jaką to, jakie to ma przełożenie na wszystko, więc, tak. więc trzeba dbać. Nie? Tak, czekaj. Dobra, tutaj w sumie jeszcze takie dobra. ważne pytanie mi się rodzi na koniec, co byśmy zrobiły inaczej, mając Aha. większą świadomość i wiedzę wcześniej. Wiesz co, ja bym chyba faktycznie zrobiła tak, jak ty, tak jak słuchałam ciebie, twojej historii, że chyba bym się tym stresem fajnie by było się zająć nim wcześniej. Przed odstawieniem tych tabletek antykoncepcyjnych, żeby już faktycznie sobie. W w tym podłożu zrobić też takie podwaliny, ale z drugiej strony wiem, że właśnie wtedy byłam w takim momencie życia, kiedy gdzieś ta moja firma się bardzo mocno i rozwijała, i jakby, no nie wiem, jakby to było, szczerze mówiąc, czy, czy i tak musiałabym przejść ten etap takiego wypalenia trochę i tych problemów takich związanych z pracocholizmem, stresem i tak dalej, czy, czy jednak by ta terapia mi pomogła, w sensie ona myślę, żeby mi pomogła już wtedy jakoś tak sobie radzić ze swoją głową, ze swoimi emocjami, ale no tak jak Cię słucham, no to faktycznie to by, mógłby być dobry pomysł, żeby już wtedy zacząć sobie z tym działać i poprosić o pomoc właśnie specjalistę w tym zakresie. No i cóż, myślę, że chyba bym nie piła tego inozytolu, no Bo po co? <laughs> Zupełnie bym poszła, podeszła inaczej do, do suplementacji, którą Którą bym zastosowała, mając tą wiedzę, którą mam, mam teraz. I myślę, że ona by była taka m, przede wszystkim mniej kosztowna, mniejsza, bardziej taka skoncentrowana i ostatecznie byłaby no, na pewno bardziej sprzyjająca, po prostu. Nie mm. ciebie? No, się tak zastanawiam, chyba już wszystko powiedziałam w tym temacie, nawet, ale tak, to co jest, myślę, najważniejsze. Zgubiłam wątek teraz, ale, 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 ale miałam tylko jedną myśl, co było najważniejsze w tym wszystkim. A wiem, co bym zrobiła inaczej. No, gdyby mi ktokolwiek powiedział wcześniej, że, że, że wiesz, że ta dieta, ten styl życia, że to ma jakikolwiek wpływ, nie? I gdyby mi ktokolwiek wcześniej powiedział, że jak te tabletki działają, jak to wszystko działa. To ja bym w życiu ich nie wzięła, nie? Ja bym no w życiu ja. nie wzięła ani jednej tabletki, jestem tego pewna, bo ja tak. przed, ich, przed tym zaczęciem w ogóle ich stosowania, ja miałam te miesiączki, nie? One były rzadkie, te cykle były długie, nieregularne, ale one były, nie? Okay. I to jest coś, co wiesz, zajęło mi lata, żeby w ogóle dojść do tego punktu, co może być tego powodem, ale ja podejrzewam też, że jak zaczęłam brać tabletki mając 17 lat, to po prostu też był jeszcze taki moment życia i ten układ rozrodczy, jeszcze to wszystko nie było na tyle ustabilizowane rzeczywiście, i. Możliwe, że kilka lat później to by się naprawdę unormowało i byłoby lepiej, tak, więc tak. wydaje mi się, że nie zdecydowałabym się tak łatwo na wzięcie tabletek. Uh -huh. To bym na pewno zrobiła, a dwa, że przede wszystkim zaczęłabym wcześniej już pracować nad tym, na czym mogę, i dbać o tą dietę, dbać o ten styl życia. Gdybym wiedziała, że to naprawdę ma jakieś znaczenie tutaj, nie? Uh -huh, uh -huh. No. no, więc wracamy do takich podstaw, nie? Że nie ma takiej, no, świadomości edukacji, nie ma tego w ogóle. I to jest no, takie też tak. wyrażające, że trzeba wiesz uczyć się z internetu. No nie? Tak. Mnie a to potem, przeraża, że... Tak, a potem wiesz, słyszysz, że naczytała się pani głupot w internecie, nie? Tak, tak, klasycznie. No ale ja na szczęście mam fajnych lekarzy i trzeba ich szukać i trzeba drążyć mhm. i naprawdę spędziłam, nie wiem, setki godzin szukając po prostu i setki godzin też będąc na po prostu bezsensownych wizytach lekarskich, żeby tak. znaleźć tego właściwego. Mhm. Ale ostatnio mam coraz lepsze doświadczenia z lekarzami, mam takie poczucie, że coś się zmienia. Ostatnio okay, no. kilka razy zdarzyło mi się trafić na różnych super lekarzy, którzy naprawdę nie patrzą tylko na to, żeby dać leki na wszystko, o, bez badań, bez sprawdzania, także coś się zmienia, coś się mm -hmm. dzieje. No, Trzeba wierzyć. Ja też pamiętam, że chodziłam do tych lekarzy chyba z 10 to co najmniej, których, że tak powiem, tutaj odhaczyłam. Ale w końcu faktycznie trafiłam na jednego lekarza, który patrzy holistycznie. To już był moment, kiedy ja odstawiłam tabletki antykoncepcyjne i to był ten moment, kiedy miałam problemy z tą dominacją estrogenową, więc to już powiedziałam, dobra, walić to niech ktoś inny na to wiesz, spojrzy, niech ktoś inny mi zrobi zalecenia, bo mi się sami nie chce dla siebie robić. No, ale teraz już w sumie też przestaję do niego chodzić, bo w sumie wszystko zwala na insulinę więc, <laughs> więc okay. no jakby, nie ma innej drogi już w tym momencie mm, więc wydaje mi się, że to już chyba wystarczy no ale też chyba nie potrzebuję już tak naprawdę dalej wsparcia jedyne co mi też zalecił, no to powiem Ci, że dietę low carb którą stosowałam właśnie teraz od listopada i oczywiście nic się nie zmieniło, a ja tylko byłam bardziej wkurzona bo miałam mniej siły na treningach i e, myślę, po prostu gorzej się czułam na tym low carbie mimo tego, że no mam wrażenie, że była dobrze zbilansowana ta dieta no to, to po prostu mówię już dobra, walić to, to chyba, to chyba już nie ma sensu dalej, no ale myślę, że teraz już sobie to pociągnę sama, no bo w sumie też już nie ma co ciągnąć swoją drogą. Jeszcze wiesz co, tak mi się przy, przypomniało, bo mam tutaj też zapisane, że właściwie też taka rzecz, o którą często dziewczyny mnie pytają na konsultacjach, właśnie libido. Bo, bo to jest rzecz, którą też, no wiem, może mało się o tym mówim, bo to jest jednak taka, wiecie, prywatna rzecz i tak dalej, ale ja tutaj muszę też uczciwie powiedzieć, że oczywiście na tabletkach antykoncepcyjnych była masakra i po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych też była masakra, kiedy te hormony u mnie były bardzo rozregulowane i szczerze mówiąc to dopiero chyba to libido jakoś teraz wraca do normy, w sensie teraz w przeciągu, nie wiem, ostatnich powiedzmy nie wiem, pół roku czy coś takiego, więc to to w ogóle jest masakra, szczerze mówiąc, ile to, ile to trwa. A mm, tylko, no, że znowu, ja myślę, że też dużo błądziłam i dużo gdzieś tam grzebałam w rzeczach, w których tak naprawdę nie musiałam grzebać, e, więc może to jest też ta kwestia, ale wiem, że gdzieś tam to Libido też jest wiadomo ważne dla wielu osób, więc. Tak, no jasne, a to, to jest. Wiedzieć mega powiązane, nie? Ja, ja w sumie no. nawet nie wiem, jakoś może nie zwracałam na to jakiejś takiej super uwagi, mhm. ale też y, na tabletkach oczywiście zerowe, nie? To co to, to się z Tobą zgadzam i u mnie też tak było, ale mam wrażenie, że po odstawieniu w miarę szybko to u mnie wróciło, ale też łączę to z tą owulacją, nie? Która u mnie dość szybko wróciła, więc wydaje mi się, że to miało dość duży wpływ. Na pewno jest duża zmiana i poprawa, nie? Może nie jest jakoś Mm -hmm. Super idealnie, ale na pewno jest Opa. lepiej niż na tabletkach. Nie? No tak, no to, no to chyba ważny. w ogóle nie była Ziemia. No w ogóle też jak pytałam nawet lekarzy nie? Na, na tych konsultacjach, no to właśnie ten brak libido to jest jednak najczęstszą przyczyną, dlaczego kobiety się decydują na odstawienie, bo jednak to mm. no, słabo, słabo. No, tak. No, e, także <laughs> chyba to tyle, co tutaj chciałam. Bo mamy to. Mamy to. Fajnie w ogóle, super, super wyszło. Mi się bardzo podobało, fajnie się z tym rozmawia. Mam nadzieję, że dziewczynom się też podobało. Napiszcie do nas, jak Na podsłuchacie, bo to jest fajne nagrywać podcast, ale fajnie też mieć jakiś odzew z drugiej strony, nie? od kogoś, kto to słucha. Tak, dokładnie, no, zwłaszcza, że podcasty, no to ja wiem, że to jest takie ciekawe, nie, no bo jak sama też słucham innych podcastów, to ja tam później nie piszę do tych twórców, że hej, macie super podcasty, podcast i tak dalej, nie? bo na Instagramie jak jest post, czy tam coś, no to te osoby zawsze napiszą, no, a tutaj nie ma takiej komunikacji z tymi ludźmi, więc koniecznie dajcie znać, zwłaszcza, że u mnie no będzie post, u ciebie chyba ty też dodajesz, nie? Posty o, o podcastach. Ja, ja tak różnie, ostatnio a, tak różnie. trochę rzadziej, ale, ale różnie, no nie dodam. dodam. <noise> na pewno. No, no swoko. Także dajcie znać pod tymi dedykowanymi postami, jak tam Wam się podobała, podobała nasza historia, co z niej wyciągnęłyście może bardziej, o. i czy, Dokładnie. czy dobrze Wam się słuchało. Bo myślę, że to też takie dwa zderzenia, chociaż na no, zagatą w sumie miałyśmy podobną gdzieś tam przyczynę tego PCOS-u. No, treści... Mam nadzieję, że, że coś Was tutaj zainspirowało i dało Wam, nie wiem, do myślenia może. Nie wiem, ale mam nadzieję, że coś wyciągnęłeś po prostu z tego. Tak, tak. No to co? Chyba się żegnamy. Chyba tak. Chyba tak. No dobra, no to dzięki za wysłuchanie i pa. Pa pa. pa.